co możemy zrobić z tym samochodem. Trochę hajsu mi wpadło, więc myślę, że możemy sobie sprawdzić dodatki jakieś. Odnowienie nitro mamy na przykład, ale mnie by bardziej zainteresowało zwiększenie, dodatkowa moc nitro. Przedmiot dodający do nitro określoną premię, przedłużenie działania, zwiększając, no właśnie, mieszankę obydwu. Okej, spoko. Więc tu mamy zwiększenie mocy nitro, zmniejszenie uszkodzeń. Możemy tylko jeden przedmiot wybrać, nie? Kupić w sensie i wybrać go później. Możemy też sprawić, żeby nitro się szybciej ładowało, tak? Ja bym spróbował poeksperymentować z tą mocą, czyli dodatkowa moc nitro. Pyk. Fajne gadki. Uomo czy Cotton Worldy? Nie wiem, co to jest. No tak. Dobra, i tutaj mamy jeszcze odnowienie nitro. Nie wiem, jak to działa. Spróbujmy. To się też włącza, bo tutaj jest tak, mamy dodatki. Jeden jest pasywny, który działa cały czas. Jeden jest aktywny, który możemy aktywować przyciskiem B na padzie. Nie? Mamy jeszcze trochę kasiory. Wiecie co, ja bym tutaj troszeczkę zmienił nadwozie. Spróbujmy te błotniki tutaj dać jeszcze szersze. He? I może uda się jeszcze kupić jakąś część tuningu, żeby fura była szybsza. Patrzcie, jaki szeroki gnój. A może da się jeszcze ten błotnik? Dajemy takiego? Ło kurde! A czekaj. Wydechy. Który tak fajnie pierdzi? Który daje iskry, kurde? Jest w ogóle taki? No nie ma. O, firmę gaci, jak. Nie wiem, to są jakieś z Decathlonu gadki. Dobra, mówicie, że zderzak z tyłu zmienić, tak? No, możemy dać faktycznie, ten jest dużo ładniejszy. Dlaczego mi nie chce iskrami walić? No! Możemy takie coś, nie lubię takich rzeczy. Możemy z przodu. Tutaj wygląda, jakby był uśmiechnięty, jak Joker, nie? Dobra. Weź sobie zostaw napinacz, jak masz dostęp. Nie mam jeszcze tego zestawu chyba. Nakładka na progi, tylne... O właśnie, felgi mieliśmy! Poczekajcie, zanim wymienimy felgi, sprawdzę tylko, czy możemy coś jeszcze dołożyć nowego, ale chyba nie. Tu już mam. Tutaj jeszcze nie mam, ale nie mogę. To zostawimy tak, jak jest, nie? Tu możemy hamulce lepsze kupić. Za 7 koła, dobra. Felgi chyba nie są drogie, to... O, mogę zawieszonko lepsze kupić. Ha, ha, ha. Zawieszenie na tor. Ty, patrzcie, nic mi nie zwiększa. No po co mi to? Przestań. Pitoka mi nie zwiększyło, to nie biorę. Układ różnicowy. To coś daje? O, troszeczkę, jeden punkt. Odrobinę lepsze przyspieszenie. Dobra. Byłem na Jokerze i silnie mi się podobał. No, film dosyć taki przerażający. Ja dzisiaj byłem na Jokerze właśnie. Jeszcze nie wiem, co o tym myśleć, ale podobał mi się. Ogólnie. Dobra, personalizacja. Aha, jeszcze zobaczmy sobie te silniki. No, 27 poziom dopiero mi się odblokuje. 31 to mam ten sam, co ten. Nie pasują mi te silniki w tym momencie, naprawdę. Jakoś tak... Ech, mech. Nie bardzo.
Mi się jeden dźwięk silnika podoba, to wam pokażę. Podoba mi się dźwięk silnika zesłapowanego w BMC tej starszej. Tutaj mamy fajny dźwięk, patrzcie na to. Spoiler z tyłu do wymiany, mi się ten podoba, co jest, jest spoko. I tutaj mamy, posłuchajcie. Nie, czekaj, to nie to. Ten jest spoko. Kurde, w tym silniku ta V6 brzmi, jakby nawet turbo miała turbo, nie? O. Dobra, zmieniamy na prawidłowe auto. Bierzemy Mercedes. Mam jeszcze taką BMW-kę. No ale ten Mercedes wymiata, kurde. Fajny egzotyk. Zaraz odblokujemy chyba te Lambosy, nie Lambosy. Co tu jeszcze możemy zrobić? Lakier, efekty... Aha, felgi mieliśmy zmienić, dobra. Nadwozie, koła i felgi. Pyk, zmiana felg. No i sobie wybiorę tutaj jakieś. O, czekaj, coś tu było. Nie. Może te, kurde, jak to wygląda. Nie wiem, na co się tu zdecyduję. Tu jeszcze można je powiększyć później. Wow! Kurde. To chyba do jakiegoś Lambo w rąbie. No nie wiem. Kurde, powiem wam, że... Dobra, już chyba wiem. Tam na początku były takie, co mi się podobały. Ja ci mówię, zrób Raptora na tą policję. O tak, trzeba będzie zrobić jakiegoś takiego przepychacza, nie? Się nie podda. Szybko. Dajmy sobie to. Cyk. Cyk. Nie, pokażę, jak to wygląda. Uuu, spoko. Dobra, pyk. Dobra, zastosuj dla wszystkich. Co tu jeszcze mamy? Dodatkowy. Aha, to coś takiego możemy zrobić jeszcze. Ty czerwony dawaj. Kolor wykończenia też możemy sobie. Ja pierniczę. Nieźle, nie? Pięknie. To rozmiar mamy, to mamy, to mamy, zmiana, okej. Okay. Opony. O nie, takie wysunięte to nie. O. Cyk. No i pięknie. Dawaj do światła, żeby pasowały. Aha, w ten sposób chcecie. No w sumie, można by coś takiego zrobić. Czy są OZ-ki? Wiesz co, możesz sobie pobrać aplikację Need for Speed Studio i tam możesz sobie sprawdzić wszystkie części w tej grze, jakie są dostępne. I tutaj z tyłu chciałbym takie wklęśnięte bardziej zrobić felgi. Zostaw sferyjne felgi. Nie no, chcę sobie pozmieniać tutaj. Sobie trochę pozmieniać. Już tak i tak żeśmy tego Merola trochę porobili. Jakieś wklęśnięte, tak żeby mniej więcej pasowały do tych z przodu. No może idealnych się nie znajdzie, ale...
Co to jest? Nie znajdę nic takiego chyba. O, a to? Nie, te na offroad będą, nie? Albo jakieś dragowe. O, coś takiego może. Ja pierniczę. Te były spoko. Cyk. I oczywiście cal. Oh yeah. I teraz chciałbym zastosować ten kolor z przednich felg tutaj. Muszę wejść sobie w kolor wykończenia. Pyk. Pyk i... Powinno się dać. Powinno się dać to tak zrobić. Jest, o kurde, ale dziwnie. Nie, ten rand musimy zmienić. Teraz sobie... Aha, tu nie, tarcze mnie nie interesują. Opony zmienimy sobie na takie, jakie są z przodu. Cyk, ale ten rand damy sobie na czarno. Zaciski, felgi. Jakiś taki fajny może czarny. Pyk. Chromowane, ty. Ja pierniczę. Dobra, zastosujemy dla tych felg. Wiesz, jak używać zakuszacz czy radarów? Widziałem, jak to działa. Nie, jeszcze nie używałem tego. Nie podoba wam się? Mi się podoba. Powiedz, kiedy wyślesz kody. Wyślę kody prawdopodobnie w piątek, jak będę je miał. Jak będę miał, to wyślę. O, w ten sposób. Dobra. Ja pierniczę. Te felgi z przodu, może jeszcze tam zmienimy, zobaczę. Tu efekty, co tu jeszcze mamy? Pneumatyka. 15 to tysięcy kosztuje, kurde. Klaksona możemy wymienić. Czekaj, jak to się... Czemu nie mogę? O! Ej, nie mogę trąbić. Nie działa mi klakson! Dobra. Neony chyba nie chcę tutaj walić. Jakoś tak neony chyba wyszły już z mody, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ten tuning. Dobra. Jakie kody? Będę miał prawdopodobnie jeszcze dwa kody, może do rozdania do Need for Speed'a Hita, ale nic nie obiecuję. Dobra, to mamy... Tu jeszcze postać możemy sobie wymienić. Może bym zmienił sobie maskę. Akcesoria. Później będą dodawane do Need for Speed'a też nowe rzeczy, z tego co wiem, więc... Chyba spoko, nie? Nie wiem, czy chcę mieć maskę, okularki też nie bardzo. Może dam sobie maskę. Cyk, 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 cyk. W sumie to było nawet fajne. Okej. Okay. Jak znikniesz z oczu, to wtedy coś klikasz i od razu masz ucieczkę udaną. O, spoko. Sobie tak zrobimy. Podoba mi się w kurteczce. Tutaj cały czas pada deszcz, więc możemy tylko buty wymienić. Dajmy sobie jakieś takie. Oryginalne mamy adidaski, nie? Wszystko fantastycznie. Dobra, wyzwania wyścigowe weźmiemy sobie na może dzień. Trochę hajsu zarobimy. Czy nie? Nie, poziomy wbijamy dalej, kurde. Chcemy wszystko odblokować przecież, czy nie? Zresztą w nocy też się trochę tego hajsu zdobywa, nie? To nie jest tak, że się nic totalnie nie zdobywa. Dobra. Ten konkurs na kody do Need for Speed'a już się skończył, wiecie? Trzeba było obserwować Instagrama, na Instagramie było info na ten temat. Obserwujcie Instagrama mojego, to tam będziecie wszystko mieli jak na patelni. Wszystkie newsy. Dobra, mamy nowy wyścig jakiś. Jedziemy. Kurde, ale się poziomów nadbijało, nie? Od robienia samych wyścigów. Wypadałoby misje fabularne porobić też, bo jest ich trochę chyba. Jedziemy. Woo! Trochę ulepszyliśmy furkę, inne oponki. A, i mamy teraz jeszcze tak, patrzcie.
Nitro powinno być mocniejsze. Spróbujmy tego. No nie wiem, może. I mamy coś takiego, że odnawiam sobie teraz nitro od razu, nie? I tą odnowę mam chyba tylko jedną na wyjazd z garażu, tak? Jak wejdę do garażu z powrotem, to muszę to od nowa kupić? Nie wiem. Nie wiem jak to działa, ale zużyłem już to. Dobra. Pyk. I startujemy. Kurde, długo zajął nam tuning tego auta, no nie? Dobra, zaproś grupę. I lecimy. O, jestem sam w grupie. Dobra. W takim razie jadę sam. Czy mam driftowóz? No właśnie, jeszcze nie mam takiego samochodu typowo pod drift, więc... Trochę słabo, wiem. Dawaj jakieś jezy. Lubicie jezy? Jak to się czyta? Jezy w ogóle? Jezy? Fajnie, że na Facebooku jest mało widzów, może na czacie pogadać. No tutaj zawsze jest tak kameralnie. Dobra. Dobra, lecimy. Raz, dwa razy nitro i poszedł. Ouu, kurde. Podoba mi się taki czysty ten Mercedes z tyłu, bez żadnego wielkiego spoilera. Wow. Ja pierdziu. O, ten z przodu dosyć szybki jest. Jak się jedzie przez takie ślepe wzniesienie, to najlepiej martwą strefą, żeby nie przywalić w nic, w trafola żadnego. I tak samo, robimy same wyścigi. Potem zobaczymy, ile rzeczy odblokuje w ten sposób. Jak zacznie mnie gonić policja, to tutaj spróbuję gdzieś na te tory wskoczyć. Może się uda. Kurde, gdzie tu jechać? Spoko, Szczepan, fajnie, że wpadłeś. Ja w NFS Hit Studio mam 4 FPS. No, niestety ta aplikacja ma ogromne wymagania. Naprawdę, ja ją też odpalam na telefonie i... Jak włączyłem nagrywanie, to mi nagrywanie trochę przecinało. Kurde, bezkonkurencyjny ten Mercedes. Okej. Piorniczy, jaki szybki, naprawdę bardzo ładnie się rozpędza. Podoba mi się to. Co tu taki wyschnięty? Ja tu jeszcze nie byłem. To się pali tutaj? No, tutaj jakieś płomienie, ty. Ja tu nie byłem jeszcze. Siemka wszystkim, co dopiero wpadli. Wow! Dobra. Kiedy będzie Civic kupowany i swap na V8? Nie wiem, czy w Civicu można to zrobić. Spróbujemy. Bardzo długi wyścig się trafił tak w ogóle.
I podoba mi się, że na takiej autostradzie, nie? Kurde, bezkonkurencyjny Mercedes. Ale to dlatego, że ja trochę jestem do tyłu z fabułą i będziemy musieli sobie jakąś fabułę skoczyć zaraz, żeby, no, były trudniejsze wyścigi, nie? Jeszcze wyścigi drag są ponoć. A to już dla jakichś chyba mocniejszych autek. No zobaczymy. W jakim mieście się toczy gra? Jak to się nazywało? W każdym razie jest stylizowane na Miami, nie? Proszę bardzo. Elegancko, ty. 10 tysięcy reputacji, wow. Dobra, mamy tu w okolicy jakiś wyścig? Jest, elegancko. Co tu się ta ziomeczek? O, proszę bardzo, razem pojedziemy. Kurde, też dużo poziomu zaraz tyle wbijamy, człowieku. Palm City, tak? Mówicie, że to jest. Chyba tak. Lecimy. Dobra, zapraszam grupę. I startujemy. Tutaj będziemy mieli dodatkową premię za ten wyścig. Czekaj, ja nawet nie spojrzałem, jaki tu mamy poziom. 160! Tutaj będzie grubo. Ale i tak mam prawie 300 poziom już mojego samochodu, więc spokojnie. Nie wiem, czemu pan rok temu admini nie dali mi dołączyć do twojej grupy na Facebooku? Nie mam pojęcia, czemu taki Santek. Dobra. Startujemy. I ten deszcz, nie? Co to było? Ekstra. Oh shit. Tutaj warto mieć jeden samochód i ten jeden samochód sobie cały czas jakoś tam ulepszać i tunigować. Jak się już kupi jakiegoś takiego egzotyka, jak Mercedes ten, który ja mam, albo jakiegoś tam właśnie GTR-ka, jak jedzie z przodu, to już można je sobie chyba ulepszać do końca gry, jest spoko. Zresztą, wydaje mi się, że też tym samochodem, no, mówcie mi, początkowym też można całą grę przejść. Ale kraksa tam była, kurde. Niby Miami, a pogoda londyńska. No tak to jest stylizowane niby, nie? Ale powiem wam, że ja na ten deszcz nie narzekam, podoba mi się to. Wszystko się ładnie błyszczy, elegancko. Wow! O, brakowało. Fajnie, że tu można tak szybko wymijać się z samochodem. Mnie to strasznie denerwowało w Playbacku czy w 2015 Need for Speedzie, że tam się nie dawało tak wyminąć samochodów w ogóle, nie? Nieważne, jak samochód stunigowałeś, była lipa. Taki skok jak w Most Wanted. Pięknie. O-o. 9 tysięcy, pięknie. Zbieraj hajs, zbier samochód, upalaj bokiem, policji ty będziesz pod strachem jak Sevix po 24 w swoim edzie miesiącznej. 36, tak jest. Dobra. Pięknie poszło, kurde. Co my tu jeszcze mamy nowego? Tu jest jakaś misja, pewnie znowu będzie chciał, żebym driftował, cholera. Pewnie. Ja nie mam driftowozu, żeby się z nim bawić. Tu mamy jakąś misję.
Możemy pojechać, zobaczyć, nie? Czy nie? Pojedziemy, kurde. Jedziemy chyba do jakiejś kopalni albo coś takiego. Stamtąd przejdziemy jeszcze jeden wyścig, no bo miałem zrobić misję, ale by mi się skasował mój poziom obławy, nie? Ja tego bym nie chciał. O, widziałem właśnie ziomek jak wyleciał. A nie, zlagował się, dobra. Mówił, że tym GTR-kiem słabo się driftuje, tak? Niektóre zakręty musi tak pokonywać w inny sposób. Mamy jakiś ten do odblokowania. Pyk. Mamy stację benzynową, ale furkę mam porobioną, to jest git. Mam dość przyczepne opony, on też nie chce aż tak bardzo latać na tym. Na deszczu. Co to tam jest? Co to za lasery, kurde? Dobra. Pojedziemy sobie tutaj. Co to jest? Jakaś technologia rosyjska. To są jakieś radary? Nie wiem. Jesteśmy na miejscu i to jest na górze. Wjedziemy tu? No, trzeba było się troszeczkę najeździć, nie? A, tu jest domek, patrzcie, to warto go odblokować. Odblokujemy sobie chatkę i cyk. A tu mamy z kolei graffiti. Cyk, dobra. Zebraliśmy, no i możemy chyba sobie już jechać. Zaproś grupę i startujemy. Jedziemy sobie w grupie. Dosyć dobrze działa to zapraszanie tutaj. W niektórych grach, jak na przykład w Fordzie, no to tak różnie to bywa, prawda? Z tym zapraszaniem. No ale jak na razie tutaj to działa dobrze. Jest ok. Dobra. Kurde. Dobra, lecimy. Ten będzie dosyć długi chyba. Wyścig. I tutaj mamy 160 poziom przeciwników. Myślę, że damy sobie radę. Fajnie pierdzi. Ja bym chciał jakieś Lambo odblokować. Może Huracana. Aventador chyba też tu jest, nie? Ło, teraz co to jeździ? Tutaj mnóstwo zakrętów, trzeba trochę ślizgiem. Czy to jest wersja 10 godzin z abonamentu? Nie, to jest pełna wersja gry. To jest pełna wersja gry, całą grę mogę sobie przejść bez problemu. Już na pewno gram ponad 10 godzin, także. O, tu jakaś policja się włącza, ale chyba mnie nie złapią. O, tu się trochę zmulił pod tą górę, nie?
O, ci co idą spać, dobranoc, fajnie, że wpadliście na streamka. A my jedziemy dalej. Uwaga, ciasno, ciasno. Ale prędkość. Przy 300 km na godzinę naprawdę już jest, no powiem wam, że ciekawie. Cyk, i tu mamy kolejne graffiti do ogarnięcia. Co, jedziemy zdeponować do garażu? Czy jeszcze nie? Jeszcze jeden wyścig może. Może weźmy sobie, tu już możemy się przenieść, a mamy tu jeszcze jeden wyścig. Zresztą jakiś tutaj gracz jest nawet. Ej, nie mogę się tu przenieść, aha, bo jest noc, dobra. Jasne, w nocy nie można się przenosić między wyścigami, nie? A tu są najwyżej punktowane te, może do miasta sobie zajedziemy? 13 tysięcy punktów, kurde. O, w mordę, nie jest dobrze. Musimy grzać. Dobra, ja sobie lepiej teraz już zajadę do garażu, o ile przetrwam pościg. No jak leci do dupy, właśnie policja mnie goni. O kurde, lepiej żebym ich zgubił, bo tu chyba ze 3 poziomy wbiję. Za tyle punktów, co ja tutaj narobiłem sobie. Dobra, już widzę chatkę. Nie, 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 uciekaj. Kurde. Nie! Ja pierniczę, patrzcie! Rozwalał mnie! Aaaa, shit! Ani kierownicy, ani auta, ani kasy. Dobra, ścigajcie go dalej. Czekaj, gdzie jest naprawdę? O nie! Tutaj jest multiplayer, tutaj nic się nie zatrzymuje! Aaaa! Spróbuję ich trochę porozbijać. Szybko, szybko do naprawialni. Przede mną, przede mną, przede mną. Nitro, 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 nitro! Dawaj! Dawaj! Dobra, grzej, grzej stąd! Jak najdalej. Do miasta, może uda się. Szybko, szybko, rozpędzaj tą drezynę. Chyba gubię ich, kurde! Dobra, jak ma się szybkie auto, jednak łatwiej jest uciekać. Ale spiąłem po ślady tutaj. Wiecie, ile ja mam punktów już tu nagromadzonych? Tyle wyścigów najeździłem. Dobra, idziemy się chować. Yo, pure dude, ty. Ale było blisko. Pierwszy raz uciekłem z trzeciego poziomu. Gdzie jest chata? Tu jest najbliższa, dobra, jedziemy tam. Idziemy wbijać te poziomy, kurde. Jak było blisko. Jeszcze jeden wyścig? Nie no, nie dam rady. Kurde, bym musiał do miasta pojechać, żeby te wyścigi, co mają wysoki poziom, zrobić. Tak się nawet nie opłaca robić, one są za 3000. A my byśmy zrobili taki na przykład za 10 tysięcy, nie? O, tu mamy za 7, a tu mamy aż za 13 tysięcy. Dodatkowo tu mamy obławę za 27 tysięcy dolarsów. Ile to zdeponować, kurde. Zrób sobie auto całkiem pod drift. Komicznie się jeździ, tak? Aha. No, ja właśnie próbowałem i tak lipa. Lipa była z tym autem. Pokaż, jakie malowanie wybrałeś do Subaru BRZ w Fordzie. To jak będziemy robić odcinek z Fordzy, to sobie albo live'a, to wam pokażę, ok? Dobra, idziemy. Jadę na chatę, bo mogę naprawdę dużo stracić, gdybym, wiecie. O kurde. Dobra, 20 tysięcy, no trochę mniej będzie niż ostatnio. Ale patrzcie na to. O, reputacji jeszcze więcej, człowieku. 25 poziom. Opłacało się.
opłacało się zajechać do garażu. Kurde, tyle zyskać. Jakie fury? Dostępne nowe samochody. Uwaga! Subaru. 10 samochodów łącznie odblokowałem. Defendera. Co? To jest GTR tutaj? AMG? No to kupujemy go chyba. Po ile on jest? Huracana! Ty, to GTR-ek będzie jeszcze lepszy. Ferrari, Huracan Spider i Ferrari F40. Opłacało się zajechać do garażu, bardzo dobrze. 20 tysięcy gotówki mam tylko. Nowe części, proszę bardzo. Ja nie wiedziałem, że tu jest GTR ten Mercedes. Nie stać mi na nic, totalnie. Super Plus byśmy potrzebowali, to by znacznie ulepszyło mój samochód, ale jak jest GTR, to warto by było do niego władować te części. Plus jest tutaj taki, że ja mogę wymontować części z tego samochodu i włożyć go do lepszego Mercedesa, do GTR-a, nie? Także to na pewno sobie zrobimy.